Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie book haul. Pokażę Wam, co kupiłam na śląskich targach książki i jaka paczka do mnie przyszła, standardowo już z czytam.pl. Leży już chyba ponad tydzień, więc już nie mogę się doczekać, aż w końcu ją otworzę. Ale zacznijmy najpierw od śląskich targów książki. Na śląskich targach byłam tylko w piątek i w sumie tylko na chwilę, bo nie miałam też za bardzo czasu i chciałam też zdobyć autograf Małeckiego, ale oczywiście była za duża kolejka, więc olałam, ale właśnie pierwsze co kupiłam to najnowsza książka właśnie Kuby Małeckiego, Nikt nie idzie. Już ją przeczytałam, jak zwykle była po prostu świetna i jeszcze też uderzała w takie trochę tony. Znaczy, no tam było kilka takich aspektów, które prywatnie mnie trochę wzruszyły po prostu i no, jest to jedna z takich bardziej wyjątkowych książek chyba, które miałam okazję czytać w ostatnim czasie. Dajcie znać, czy chcielibyście o niej recenzję, bo z tego co widzę, to no, już jest mnóstwo pozytywnych opinii na YouTubie i na różnych blogach, więc nie wiem, czy jest sens po prostu mówić kolejny raz, jaka dobra to jest książka, jakim świetnym pisarzem jest Małecki. No ale dajcie mi znać. Nie kupiłam praktycznie nic, oprócz właśnie jeszcze trzech książek z wydawnictwa Vesper, które teraz Wam pokażę. No, jak podeszłam właśnie na stoisko tego wydawnictwa, zobaczyłam, że mają naprawdę dobre ceny w porównaniu do innych stoisk, gdzie te zniżki były takie trochę średnie, jak to zwykle bywa na targach. No więc stwierdziłam, że właśnie, że od razu kupię to, co i tak miałam już kupić. I tak, pierwsza książka to Omen. Omen już przeczytałam. No, ja nigdy nie czytałam, nie oglądałam w ogóle filmu właśnie Omen, ani tego z lat 70., chyba 70., ani nawet żadnych remake'ów i tak dalej, bo ja ogólnie jestem strasznie strachliwa, jeżeli chodzi o filmy i boję się na wszystkim, nawet na najlżejszym horrorze, więc no przeważnie unikam, ale nie unikam tego w książkach. I to właśnie już przeczytałam i była świetna i tak się bałam, więc polecam. I w ogóle też wydawnictwo wydaje te książki pięknie, każde ma też zakładkę i też bardzo fajne ilustracje tutaj, więc no polecam wszystkie książki tego wydawnictwa. Kolejne co tutaj mam to książka Mnich Luisa i o tej książce słyszałam od Olgi, oczywiście z Wielkiego Buka. Stwierdziłam, że też chcę ją mieć, nie wiem kiedy ją przeczytam, bo podobno już nie straszy też tak jak kiedyś, ponieważ no, to jest dosyć stara książka. No ale zobaczymy, chciałam ją u siebie mieć. I ostatnie co kupiłam na stoisku Vesper to jest Muzeum Dusz Czyśćcowych, opowieści niesamowite Stefana Grabińskiego. Czyli takiego naszego zapomnianego Edgara Allana Poe, jeżeli mogę to tak powiedzieć, ponieważ no, on był z niego zapatrzony i bardzo się na nim wzorował. Bardzo dużo ludzi poleca tą książkę, między innymi pani Ania z kanału Czytam i Piszę, więc no, też chcę po nią sięgnąć. Nie wiem, czy przeczytam od razu całość, ale pewnie jakieś wybrane opowiadania. No i popatrzcie jeszcze, też piękna zakładka jak do każdej książki i twarda oprawa, więc bardzo polecam. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o targi. Tak jak mówiłam, byłam bardzo krótko na tych targach. Praktycznie nie wiem, czy byłam tam godzinę i tylko w piątek. Jedyne, co zdążyłam zobaczyć, to spotkanie z panem Piotrem Cholewą, czyli z tłumaczem książek Terego Pratchetta. Świetny człowiek, naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. No byłam tam dosyć krótko, też nie od początku tego spotkania, ale jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję właśnie pójść na spotkanie z panem Piotrem Cholewą, to serdecznie, serdecznie Wam to polecam. I teraz paczka z czytam.pl. Już nie pamiętam w ogóle, co tam jest, ponieważ no tak jak mówiłam, ona czeka bardzo, bardzo długo i nie chciałam jej odpakowywać, nawet nie odpakowywałam z tej folii, więc teraz odpakujmy. Dobrze, więc już ją rozpakowałam z wielkim trudem. Zawsze mam problem, żeby ściągnąć tą folię. Dobrze, i zobaczmy, co tutaj mamy. I tak, pierwsze jest to książka Mężczyźni z różowym trójkątem. Słyszałam o niej już dosyć dawno, jakoś nigdy nie składało się, żebym ją kupiła. Też przez jakiś czas chyba w ogóle nie była dostępna w żadnych księgarniach internetowych.
A ostatnio mówiła o niej Karolina z kanału Kombuk, więc no stwierdziłam, że muszę ją kupić i przeczytać. Tutaj mam też zakładki z czytam.pl. Kolejny, co tutaj mam, to druga część książki Mindhunter Johna Douglasa i Marka Olszakera. Jak wiecie, no mi pierwsza część nie przypadła za bardzo do gustu. Było według mnie tam trochę za dużo prywaty i takiego przechwalania się właśnie Johna Douglasa. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zobaczyła, czy druga część właśnie tych opowieści będzie może trochę lepsza. Zobaczymy, może na przykład tutaj już, no prawdopodobnie tutaj nie będzie tyle z jego biografii, bo już praktycznie wszystko opowiedział w tym pierwszym tomie, więc mam nadzieję, że tutaj będzie więcej zagadek kryminalnych, więcej właśnie rzeczy typowo o profilowaniu, więc na pewno Wam dam znać, co o tym sądzę. Dalej, Tirza Granberga i jest to książka z wydaństwa Pauza, kolejna. Polecała ją Ola z kanału Book z Tobą, polecała też mi ją właśnie jedna z Was w komentarzach i właśnie mówiła, że muszę ją przeczytać, więc no stwierdziłam, że zamówię. Nie wiem tak naprawdę za bardzo nawet o czym jest ta książka, no ale też wydaństwo Pauza broni się w każdej książce, którą wydaje, więc mam nadzieję, że tutaj też będzie bardzo dobrze, więc zobaczymy. W ogóle też pięknie wydają te książki. Każda książka jest wydana niesamowicie, jeszcze ta wklejka. Więc no, gratulacje. I ostatnie, co tutaj mam, to Aleja Włókniarek Marty Madejskiej. Nie wiedziałam, czy ją kupić, nie wiedziałam, czy spodoba mi się też jakby ten temat, ale stwierdziłam, że no muszę ją mieć, muszę ją przeczytać po recenzji Gosi z kanału Tu Czytam. No i też tak naprawdę później jak zaczęłam tak o tym myśleć, to okazało się, znaczy zorientowałam się, że moja babcia też pracowała w fabryce właśnie włókienniczej, mój dziadek też, więc no będzie to bardzo ciekawe, co prawda w zupełnie innej części kraju, ale zawsze to podobny temat, więc też na pewno przeczytam i niedługo dam Wam znać, co o niej sądzę. I to by było wszystko. W tym miesiącu powiedziałabym, że nie ma tego dużo, no ale dalej to jest, jakby nie było 8 książek, z tego co dobrze liczę. Więc no, nie wiem, kiedy to przeczytam, chociaż dwie już są przeczytane. Więc nie ma źle, zaraz spróbuję Wam to podnieść i pokazać. O, tak wygląda ten stos. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo jakie były właśnie ostatnio Wasze zakupy książkowe. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!